Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 2. Moi drodzy, przypominam wam o moim sukcesie z ostatniego odcinka, gdzie przeszedłem całkiem sporą część tej krainy bez zginięcia. Mam dosyć sporo dusz. Być może tutaj jeszcze porozmawiamy sobie z tym gościem. Co on tam miał do kupienia, bo już mi troszeczkę wypadło to z głowy. Coś tam ma, ale ja bym mu sprzedał parę rzeczy, moi drodzy, no takie rzeczy jak sztylet, jakiś tam złamany miecz, no to mi się w ogóle nie przyda totalnie, a zawsze 50 duszek wpadnie. Krótki miecz, to raczej też mi się nie przyda. Zobaczmy, co tu dalej mamy. Długi miecz, złamany. Miecz z hajdy sobie zostawię. Tych mieczy i tych broni, które dostałem dodatkowo za ten klucz od gry, to olbrzymi miecz. To sobie zostawimy. Tu mamy dwa toporki, to jeden można sprzedać. Zwróćcie uwagę, ta chochla jest zadziwiająco droga, jak na takie dziwne coś. Jeden łuk mogę sprzedać, na pewno mi się nie przyda. Tutaj mam dwie tarcze. One są dosyć ciężkie, ale dobre, bardzo dobre. Dlatego sobie je zostawię. Ta jest bardzo, bardzo ciężka, ale może kiedyś do niej dorosnę. Tych dwóch się pozbędę. One raczej tutaj nic mi. Moja tarcza. Środek tarczy jest wypukły. Szumna nazwa, elegancka farba. Tak. Także jeszcze sobie te dwie tarcze sprzedam. Tutaj mamy jeszcze jakieś tam zbroje. To już tam kiedyś przy okazji się tego pozbędę. Tutaj raczej nic nie mam na sprzedaż. Tutaj również. Okej, moi drodzy, 10 tysięcy dusz. Powiem wam taką jeszcze ciekawostkę odnośnie mojej gry, albowiem w tle, że tak powiem, gdzieś tam po prostu. Gdzieś tam grając cały czas tą postacią, którą nagrywam, gram sobie również wieczorami w wolnym czasie tym szermierzem. Prawdopodobnie go pamiętacie z pierwszych dwóch odcinków. On tam sobie siedzi, ja sobie nim po prostu biegam i eksploruję te wszystkie lokalizacje, które do tej pory przeeksplorowałem. Po prostu w celu sprawdzenia, czy nic nie pominąłem, czy nie ma jakiegoś dodatkowego przejścia i tak dalej, żeby później uzupełnić sobie to na tej swojej postaci, którą aktualnie gram. No i okazało się, moi drodzy, że ja tam bardzo, bardzo dużo rzeczy pominąłem, bardzo dużo lokalizacji pominąłem również. Także będę chciał na pewno gdzieś tam wrócić sobie w jakiś sposób do tych lokalizacji, które tam w jakiś sposób pominąłem. Kilka skrzyń nawet pominąłem, kilka jakichś tam drabin, kilka fogów. Taki jesteś szybki. Wow, jesteś aż bardzo, bardzo bym powiedział szybki. Wybacz mi, pardonsik, że cię nie doceniłem. A ty chyba sobie żartujesz, kurczę, mol. Co on tu w ogóle chciał się napić? Chyba se żartuje. Jak widzicie, już również nauczyłem się obsługiwać. O, ten był jakiś cienki, ale paskudny ryj, jacie. Nauczyłem się obsługiwać już pochodnie. Także jestem z siebie całkiem dumny. Mogę sobie to do CV dopisać, że pochodnie mi nie straszne. Jest jakaś dźwignia, jak widzę jakąś dźwignię, to. Oj. O, zwróćcie uwagę. Płynie statek na ratunek. Zeskoczyłbym tam, ale się coś troszeczkę się boję. Pytanie tylko, czy ten statek przypłynie tu na stałe. Zacumuję, że tak powiem. O, tam sobie zacumował. Dobrze, to ja sobie w takim wypadku tutaj zeskoczę. Kość wiodąca do domu. Kurczę, jakieś mam tutaj w ogóle.
Zauważyłem, że jak dużo nagrywam, to jakaś chrypa mi się robi. Plus jeszcze musicie wybaczyć mi mój dzisiejszy wygląd. Co nieco tutaj jestem taki zaniedbany, ale tak to jest właśnie. Im człowiek ma więcej wolnego czasu, tym w sumie mniej. Ognista strzała, o, ognista strzała może się. O Jezu! Zwróćcie uwagę. Ja może jakoś sobie spróbował spulować. Okej. Ajajaj, karamba. Krwotok. Niedobrze. Nie chcę tu zginąć. Tak daleko doszedłem bez śmierci. No to fajnie by było, jakby tak się właśnie zostało już. Musiałem zużyć mój najfajniejszy kryształ. Buteleczek Estusa też już nie mam. Zwróćcie uwagę, one nie chcą wejść tu na górę. Bo tu się pali pochodnia. A one się boją chyba po prostu ognia. Aj. Okej, jednego się pozbyłem. Ten drugi nie powinien już tutaj sprawiać problemów. No i bomba. Dwóch się pozbyłem. Co tu mamy? Nic. Już 11 tysięcy dusz. Jezu, jak ja bym tu zginął i by mi te dusze przepadły, to ja bym się chyba pochlastał normalnie. To było coś strasznego. Okej, coraz bardziej. O, tam już na tym statku widzę przeciwników. I w ogóle muszę wam powiedzieć taki sekret, że idąc tutaj do tego. Przystań niczyj, a to się chyba nazywa. To muszę wam przyznać, że ja totalnie w ogóle nie w tą stronę poszedłem, bo z tego co gram sobie tam tym szermierzem w tle, to się okazało, że tutaj jest po prostu mnóstwo innych lokalizacji wcześniejszych, które na dodatek są jeszcze dużo prostszymi lokalizacjami niż ta, w którą ja się aktualnie wpakowałem. No ale tutaj ewidentnie chyba już. Tutaj ewidentnie już chyba wszystko zwiedziłem, co mogłem. O, żartowałem. Zapomniałem, że na nich można stosować ten super mocny atak. No i teraz nagle te bestie robią się bardzo, bardzo banalne do pokonania. Proszę bardzo. Teraz też te ataki z daleka, oj, te od pleców są dużo prostsze niż w jedynce. W jedynce coś takiego skomponować to nie było łatwe. Ukryta ścieżka? Być może? Nie. Komuś tutaj się coś wydawało. Tutaj jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Ja sobie przeeksploruję oczywiście tą lokalizację, zanim cofnę się do tych miejsc, które pominąłem wcześniej. Tak mi logika przynajmniej podpowiada. Tylko na ten statek to ja bym tak mało chętnie na razie wchodził. Kukłarz człowieczy. Dobra. On płynie? Patrzcie, jak się skirał. Chyba sobie żartujesz. A ty. Mnie tu jeszcze obrzuca. Chyba sobie żartujesz normalnie. Kurde, gościu. No i do widzenia tam. Ale patrzcie, jak tutaj se przykucnął. Skirał się elegancko. Myślę, że go nie zauważę. Przed tobą zasadzka. W którym miejscu? Tu jest jakieś zasypane coś, ale to ja chyba byłem po drugiej stronie. Ciemno tutaj jest straszliwie. O, patrzcie, jest jakiś gościu. Zaraz z nim pogadam.
Tylko tu jest jeszcze jakiś mechanizm. Ciekawe, co ten mechanizm robi. Oj. No, to, że chyba niewiele. No, okej, pogadajmy sobie z tym panem. I see light. I am Carillion, and I've no. I see light. I am Carillion, and I. Magicznie upośledzonych. Czyżby był magiem i po prostu nie dostrzegał we mnie żadnego potencjału magicznego? Być może tak jest. Ja po prostu. Być może jak się tutaj coś. Może to trzeba obciąć. Tylko jak to zrobić, żeby tam się z kolei nie wchrzanić? Dobra, kiedy indziej? Na chwilę obecną, moi drodzy, wygląda na to, że nie pozostaje mi nic innego, jak dostać się tutaj na ten statek. Ale boję się, że jak już wlizę na ten statek. Patrzcie, jaki kurde. Chyba sobie żartujesz, że mi tu będziesz się wspinał. I nic z tego nie będzie. Tak się cieszyłem, że tak długo przeżyłem. I wpadłem do wody. Wpadłem do wody. Nic mnie nie zabiło, nic mi nie groziło. Naprawdę nic totalnie mi się nie działo. O, patrzcie, nie ma. Ej, gdzie się podziała ta kobita? Nie ma jej. Nie ma jej? Rzeczywiście, patrzcie, nie ma jej. No cóż, moi drodzy, ja przed sobą, żeby tam odzyskać te wszystkie tam w ogóle dusze i pozabijać tych wszystkich piratów, to ja tam będę po prostu musiał spędzić kolejną godzinę zapewne. Dlatego, z racji tego, że wszystko i tak mi się tutaj odrodziło i tak dalej, to ja pokuszę się o odwiedzenie nieco innej krainy. O tej będziemy pamiętać. Ona jest cały czas u nas w głowie, cały czas tam ten statek gdzieś jest. Być może jeszcze tylko postaram się odzyskać te dusze i widzimy się za moment. Jak je odzyskam, to po prostu sobie tutaj wrócę i teleportnę się w nieco inne miejsce, które po prostu pominąłem, a powinienem wcześniej je zrobić. Okej, moi drodzy, nastąpiła delikatna zmiana planów, albowiem dojście tutaj po te moje stracone dusze zajęło mi tak długo, że postanowiłem, że już będę tą lokalizację sobie po prostu dalej kontynuował. Bez tam po prostu jakiegoś wymyślania, że coś tam pominąłem, coś tam i tak dalej. Po prostu będziemy sobie tutaj dalej kombinować z tą lokalizacją. Ja tutaj postaram się tym razem już nie spaść. Może jakbym zrobił taki myk, żebym ich zestrzelił z łuku. O, to bym nie musiał tutaj martwić się, że znowu wpadnę do tej sadzawki, do tego stawu, nie wiem jak to nazwać inaczej. No i moi drodzy, widzicie, odzyskałem sobie już swoje dusze. Tutaj byliśmy, tam siedzi ten dziadziu. Ja idę na ten statek, będzie co będzie. Mam w sumie niewiele tutaj do powiedzenia pod względem życia i pod względem tych potek i tych innych. Jak widzicie, mam tylko jeden kryształ, zero tych flasek, ponieważ wszystko zużyłem po drodze tutaj, żeby odzyskać te dusze. No i pomyślałem, że jak już tutaj doszedłem, to już szkoda tutaj nie zajrzeć na ten statek. Chociażby zajrzeć, nawet jak miałbym tutaj zginąć, to po prostu moja ciekawość
odnośnie tego, co się na tym statku znajduje, jest tak duża, że ja po prostu muszę tu wejść. Jak widzicie, musiałem zmienić miecz na ten mój błyskawiczny, ponieważ tamten miecz ognisty mi się zepsuł. Wykorzystałem całą jego wytrzymałość. Czy tu się może coś obcina, bo tak te liny są wszystkie na wierzchu, ale widzę, że chyba się nic z nimi nie robi. Dobrze, czy tu mam jakieś przedmioty ukryte, coś? Nic. Że to się da obciąć? Też nie. Tam jest jakieś wejście. A tutaj, a tu jest jakiś gościu. No i dobra. Mamy ster, ale sterem chyba się nie da sterować. Także zobaczmy dalej. To wygląda, jakby to była jakaś klatka. Okej, chyba możemy już zejść sobie pod pokład. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Ewentualnie jeszcze przeczytam kilka wiadomości. To był boss, ale pomniejszy przeciwnik. Viva dla niezwykłego. No, z bossem nie chciałbym teraz się mierzyć, ponieważ do bonfire'a jest dość daleko. No cóż. Nie widzę też żadnego foga, a z tego co wiem, chyba nie będą. Zwróć uwagę, to są małe jakieś skrzynki, ale nie da się ich otworzyć. Okej, tutaj ewidentnie znowu nic nie ma. Nic tu nie ma totalnie. Gdzie jakiś bonfire? Gdzie? Jest bonfire. Pytanie tylko, czy to jest bonfire prowadzący do bossa? Ja będę musiał mierzyć się z tym bossem, mając jeden rozżarzony kamień? Rozjarzony? Chyba tak. Szkoda bardzo. Ewentualnie mógłbym coś może jeszcze poszukać. Czy kukła przywraca życie? Chyba nie. Leczy zatrucie i przywraca punkty życia. W ostateczności może się przydać na bosie. Tak samo w ostateczności na bosie może się przydać boskie błogosławieństwo. Ewentualnie co my tu mamy jeszcze? Chyba nic, chyba tyle. Przemiana, wtopić się w otoczenie? Fajne. A to obok? Czasowo zwiększa szczęście. No nie, nie mam tu już nic. Jeszcze to przywraca życie, ale tego mi trochę szkoda. Pomogę sobie w tym gnieździe z tym ptakiem zamienić to na jakiś tytanit prawdopodobnie. Dlatego no cóż, na razie niech będzie tak jak jest. Najwyżej zginę, przecież to jest Dark Souls, moi drodzy. Tutaj się ginie co chwilę. Zręczny strażnik. No, powiem wam, że ciekawy przeciwnik. Bo on tak atakuje i trochę z tej strony, i trochę z drugiej. Ale mój mieczek sobie całkiem nieźle z nim radzi. Ledwo. Okej, jest okazja.
Dużo mu nie zabrałem. Oj, chyba za dużo o jeden atak. Zapomniałem jeszcze, że mam uniki. Okej, pół życia, prawie pół życia mu zabrałem. Tutaj mogę ten słup wykorzystywać, żeby tam się troszeczkę za nim skryć. No bardzo, bardzo ma te ataki. Za maszyste. Nie, zwróć uwagę, on nie jest taki trudny. O. Okej, moi drodzy, nie będę ryzykował. Tutaj wykorzystam to boskie błogosławieństwo. Ono prawdopodobnie przywróci mi całe punkty życia. To by mi świetnie tutaj uratowało skórę. Są jeszcze kilka ataków. Ach, potężny atak mnie spotkał. Jeszcze jeden. Juhu! Wiwat, moi drodzy, za pierwszym podejściem, bez żadnych flasek, dusza zręcznego strażnika. On nie był trudny, to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale też, dobrze, skąd ja przyszedłem? Tam, chyba stąd, tam było mnóstwo jakichś skrzyń, jakiś pierdeł. Także chyba stąd przyszedłem. Nie mam z kolei znowu życia, no ewentualnie może tą monetę zjem w razie czego, jakby mnie coś tu jeszcze chciało dopaść. Ale wydaje mi się, że chyba nie da, nie ma, nie, 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 nie mam się czego obawiać. O, to chciałem powiedzieć. Wyjdę. Chciałem powiedzieć, że zanim wyjdę, to się rozejrzę, ale i tak się bohater wspiął na sam szczyt. Czyżby to było na tyle w tej lokalizacji? Płomień piromancji, kula ognia. Czyżby pierwsze czary? Czyżby pierwsze czary? Wiadomość, kwipunek. Zwróćcie uwagę, piromancja. O, zapomniałem, że piromancji można używać, nie mając ani inteligencji, ani wiary. Zwróćcie uwagę, no rzeczywiście jest ta piromancja. Pobawmy się. Ach, ja mam chyba... Ja nie mam chyba nawet miejsca na jedno zaklęcie, chociaż na jedno chyba powinienem mieć, tylko że to i tak będę musiał sobie dostroić, że tak powiem, przy ognisku. Także miejmy to na uwadze gdzieś tam. Okej. Cóż to jest za koromysło? Dziś płynę. A co z wszystkimi poprzednimi lokalizacjami nieodkrytymi? Czy będę mógł tam wrócić? A co jeśli nie? Co pocznę? Tam tyle rzeczy ominąłem. Okej. Gdzieś jestem. Abym tylko teraz tutaj nie zginął. Bezcelowość. Radość. Niezła robota. Chwalmy słońce. No i jestem na lądzie. Chwalmy słońce. Plama krwi, więc zbliża się bezmyślność. Skok, spróbuj trafienie krytyczne. Ale ci ludzie normalnie czasami tak podpowiadają,
Żeby tylko kogoś zabić. Liczę bardzo, ale to bardzo na ognisko. Góra! A tutaj? Tu widzimy jakieś kości. A tu? Próbuj przewrót, zrób to. No ogólnie mi to dodało radości i w ogóle się cieszę ogólnie ze wszystkiego, co tutaj się osiągnąłem. Ale dalej nie widzę nigdzie ogniska nieszczęsnego. Zobaczmy, czy przypadkiem na statku się to ognisko nie pojawiło. Być może tak też jest, że po prostu nie będziemy mogli już ze statku skorzystać. A, zwróćcie uwagę, tu się urywa przejście na statek. Muszę znaleźć jakieś ognisko, ponieważ bardzo chciałbym się teleportować móc. No nic, wygląda na to, że tutaj tylko ta winda nas czeka. Trochę mało ta mi winda tak przekonująco wygląda, przekonująco. No tam było jakieś przejście, ciekawe jak się tam dostać. Może jakoś trzeba tą kratę wyłamać. Mało życia mam, kurczę, przydałoby się to ognisko, żebym chociaż te estusy sobie od... Mam plan. Patrzcie, na co wpadłem. Jaki jestem wspaniałomyślny. Zobaczymy, czy takie coś w ogóle się powiedzie. Bułat i proszek naprawczy, widzicie? Jednak cały czas główka pracuje. Jeszcze coś tutaj jest? Nie ma. No to hops. I teraz wjeżdżamy z powrotem. Teraz już widzimy mniej więcej, jak ta winda działa. Mam 33 tysiące dusz, plus to, co zdobyłem wcześniej i to, co dostałem za tego minibossa. Nazwę to minibossem, bo on nie był jakiś specjalnie trudny. Udało mi się go zabić za pierwszym razem. Tylko tak pytanie, czy jestem skazany na... Pytanie, czy jestem skazany po prostu już na takie właśnie... Ważenie. Dusza, rozderzony klejnot życia. Chyba. Tak, okej. No teraz będę troszeczkę pewniejszy siebie. Bo tej pewności siebie mi brakowało ze względu na to pół życia, które miałem. Widzę, że tu wszystkie cele są pozamykane. I widzę też tutaj żadnego przejścia. Przed tobą ukojenie. Kłamca. A tu nikogo nie ma, to o co im chodzi? Dobrze, wygląda na to, że tylko tutaj jest zaginiona twierdza. No dobrze, ale gdzie jest jakiś bonfire? To, że jestem... Wypuśćcie mnie sobie. To, że jestem w zaginionej twierdzy, cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ jest to kolejna lokalizacja. Prawo. Idź dalej, a przy okazji szkielet. Pospolity owoc. Czasowo zwiększa odporność na trucizny. Bardzo fajne. Ognisko w lewo. Gdzie? Pokażcie mi gdzie. Ognisko przy okazji w lewo. Och, jak miło. Ojejku, jak mi przyjemnie się nagle zrobiło. I można podróżować. Świetnie. Świetnie, ale świetnie. Za mało miejsca na zaklęcia. No właśnie, ja nawet nie mogę piromancji używać, ale to nic. Że nie będziemy używać.
Spalanie pudełko przedmiotów. Co można spalić? Nic ciekawego. W takim wypadku ja sobie wysunę to. Tutaj tak wygląda sytuacja. Okej, moi drodzy, w takim wypadku ja po prostu użyję sobie kukły, żeby przywrócić sobie człowieczy wygląd. Porozdajemy sobie jeszcze statystyki, bo mam ich naprawdę sporo. Ach, nie, teraz już nie rozdaję się przy ognisku. Zwróćcie uwagę, prawie dałem się nabrać. Ale wydaje mi się, że przez to, że jest tutaj to ognisko, to ja będę mógł tutaj podróżować. Cele banitów, zobaczmy. Twierdza. Cele banitów, świetnie. W takim razie wracamy do Majuli. Tam rozdam sobie statystyki i zakończymy sobie ten odcinek. I zaginiona twierdza. Czy tutaj kontynuować walkę w zaginionej twierdzy? Nosisz klątwę. Da się ulepszyć buteleczkę, nie mam żadnego fragmentu. Niestety. Ale mam jakieś kilka poziomów. Witalność, jak widzicie, to wszystko już fajnie tutaj. Elegancko. Może zobaczmy, czy jest coś wartego rozdania statystyki pod to, że tak powiem. 18 siły i 24 siły. Tutaj jest bardzo fajna tarcza do użycia. No nic, zobaczymy. Najpierw, no będę tak w takim wypadku rozdawał tak trochę w zręczność, trochę w siłę. Tego nigdy nie za dużo, oczywiście. Bo do 24 to chyba... A nie, jednak się udało dobić. Ale na razie wydam 20. I tutaj dam trochę. Wigor, udźwig. Może być troszeczkę więcej udźwigu się przyda. O, w ten sposób. I jeszcze, moi drodzy, pobiegnę sobie w prędziutko. Dopóki mam 14,5 tysiąca dusz, wykorzystam to sobie. Zajrzę do Alwiny, bodajże ona się Alwina nazywa. I u niej kupimy sobie zmniejszenie obrażeń od upadku. Ten pierścień mi się przyda odnośnie tej dziury, którą prawdopodobnie w przyszłości będę chciał sobie przeeksplorować. A skoro teraz mnie stać na ten pierścień, no to niech już tam będzie w ekwipunku. W końcu nic takiego tutaj mi nie będzie ciążyło. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Kolejnego bossa sobie pokonaliśmy, także cieszę się niezmiernie. No i widzimy się w następnym. Oczywiście komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.